Dobra, zrobimy moja fejka. No, usiądę na tym. Dobrze. Ktoś chce jechać na nowe przygody. Nowe, takie kolorowe rzeczy. Dobry film. Nie zapomnijcie kliknąć dużo łapeczek w górę. I nowy fragment dla dzieci. I moje przepiękne konto Karol, Karola, Świat Roblox. I dużo łapeczek w górę, proszę. Dzień Karol, oto mój nowy sklep z dużo akwentami dla dzieci. Najlepsze ubranie, dużo takich atrakcji fajnych. I pójdźcie za niedługo. To Dzień Karol sklepu będzie otwarty za parę dni. I nie zapomnijcie kliknąć dużo łapeczek w górę. Manko, siemaneczko. Karol z tej strony, dzisiaj musimy spiąć się. Do góry, dobra, jestem. Tam trzeba tam do góry iść, o tam sobie zagrodzę, podałem właśnie tam sobie iść. Dobra, chodźmy. Widzimy się na końcu. Już jestem bardzo wysoko. O! Ja się spinać. Nowa Karol, nowa zabawa z Karolem. Kliknijcie dużo łapeczek w górę. I dużo eksfalmisz. Dostaniecie dużo kubek. No i 20 rzeczy na godzinę, tak żeby było po prostu. O, ja już jestem bardzo wysoko. O, ja myślę, że 100 tysięcy to jest to koniec. Co? Plac zabaw na mnie czeka? Fuj, chcę się przejechać tą kolejką. Tylko czy ten wagon musi iść ze drogi, z drogi. Rejdę się przejechać tym dobrym, bardzo fajnym wagonem. Myślę, czy to będzie dobra podróż. Coś zrobię śmiesznego. Co się dzieje? O nie! Co się dzieje ze mną? Na szczęście w ogóle jeszcze wylądowałem, oby mnie mało już tam. Albo co, jakbym tam spadł na dół. Baby TV. Dobra, chodźmy. Co? Można przecież tak łatwo iść. Ja nie musiałam nawet schodami chodzić, tylko mogłam normalnie sobie iść na rękę. No i na randkę bym mógł sobie iść. No i to by było. Ze szczęście. No dobra, musimy tylko, mam tutaj nowe kopuły, nowe takie kolorowe rzeczy. No, mógłbym wybrać sobie jedno. O, jak te... O, wyglądam jak Piggy, tylko czy w innych włosach.
Siema, siemanko, siemaneczko, Karol z tej strony. Muszę się po tej się schować w dobrym miejscu, najwyższym, najfajniejszym. Chyba oj, już się zaczęła woda. Oj. Spadajcie szybko. Na samej górze to by się mogło... Na samej górze to by się mogło iść. Dobra, idę. Bardzo dobrze mi idzie. Ja tak, tylko nie, nie. Proszę, nie. Nie, ja tylko szybko idę na górę. Nie, ja szybko idę na tobie. Nie, proszę, nie, nie. Nie, ja się boję, proszę, ja się boję, ja się boję. Nie, proszę. Może kogoś popnę na żarty? Tak! Udało mi się, ojej, ojej, ojej. Siema, siemanko. Siemaneczko. Karol, ja tutaj z trzeciej strony. Jesteśmy akurat w SpongeBobie. Mówię wybrać ten strój. Ognie za mały. Trzeba coś wybrać tak, żeby mi nie było widać, tylko może burza. Nie! O tak, coś mnie nikt nie pozna. Ja tutaj jestem. Tak jakby w drogę pójdziemy. On tam nie będzie wiedzieć o tym. Może tutaj tak idziemy. Dobra, trzeba za nim chodzić. Ja nie wiem nawet o tym, gdzie on chodzi. Leż. No i co? Dobra, wyglądam jakbym był niewidoczny. Tak? Mnie fajnie wygląda, jakbym nie był niewidzialny. Ja czy ma komuś trejka zrobić, fejka, czy mu zrobić, czy... A to nie działa, on sam nie wie, czy... Dobra, mu zrobimy może fejka. O, co? Jak to się stało? Ja ona tylko tak wpadła, tak? To ja idę po prostu. Idę w mieście, jak to możliwe? Ja po prostu weszłem do jakiegoś miejsca. Chyba widzę jakąś restaurację. Widziałam raz ją w jakimś SpongeBobowej czymś. A jakąś tę restaurację nie poznajecie. Nie znam, chyba Fancy się nazywała. To już wejść z Fancy'ego? O nie, co się stało? Ja przecież utknęłem. W tym mieście. O nie! Siema, siemanko. Siemaneczko. Karol z tej strony. Dzisiaj tutaj jesteśmy. W jakim czymś, nie wiem czym, ale... Nie wiem. Proszę pana, ja tutaj jestem. Musiałem się rogę. Ja prawie by mnie zabiło. Widzieliście to? Ale gdzie jest może hotel tutaj raz? Bo nie pamiętam, czy tutaj był kiedyś hotel. Nie był. Ale w dawniej był tutaj hotel, mi się tak wydaje. Dobra, chodźmy. Trzeba iść. Tylko. No, rajdy mi przyjechać najlepszą i największą. Najlepszą rzecz tanią na świecie. Pachnie jak stara bardzo książka, ale nie wiem co. Ojc, serde. Ojc, witam bardzo. Kim jesteś? Nie wiem, usiądź ja na jednym. I to jest, będzie najlepsze na świecie. Bo będzie dobrze. Czekaj, czy tam ludzie, wielkie ludzie. Trzeba je szybko odwiedzić. Usiądę na tym, gdzie się przyjechać najlepszą zielistanią na świecie. Wygląda jakby wielkie ludzie tam były. Za chwilę to odkryję, co to by mogłoby być. Widzicie te światełko? Trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. Trzeba popłynąć. Tak. Dobra, trzeba popłynąć. Oj, co
co się dzieje? Co to jest? Przecież wielkie ludzie tańczyli. Co to było? Na wielkich studiach, nie takich malutkich. To były wielkie ludzie. Widzieliście tu? Daj mnie. Jakoś to źle wyobrażałem sobie. Ale kto to by mógł być? Taki wielki, taki niewielki, taki bardzo fajny. Może odsunę? Mogę ją odsunąć od bycia tam. Ej, ty, co ty? Cześć, bardzo serdecznie witam. Mógłbym coś zrobić na przekuszenie? Siemaneczko! Karol z tej strony, dzisiaj tutaj jesteśmy w mojej... Ej, czemu nie robisz kanapki? I gotów na rymory, ale jedz, gotujcie! Dobra, tak było tylko tutaj przy tej 16. Trwało. Ja coś robię z tym, ja wiem co robić. Ale okruszyli to wszystko. Ja nie wiem co robić. Nawet nie umiecie gotować. Jak to się... Nawet tak kanapki się nie robi przecież. Wychodzę stąd. Ja to sam nie wiecie. Ja to sam zrobiłem, ale po prostu nie wiem co robić. Ja po prostu... Bo spokojnie. Patrz, jaki jestem błądzeniem. Patrz, po prostu sobie coś skombinowałem, a potem... Ej, ty! Chodź do mojej restauracji, ty. Ty, chodź do mojej restauracji. O, ty tutaj. Ty. Nie umiem ich ruszać. Dobra, ty nie idź. Ty do mojej restauracji. Nie może iść? Ty idź do mojej restauracji. Ty idź. Ty proszę przyjdź do mojej restauracji. Udajcie tutaj, proszę. Jeśli lubiliście ten film, to kliknijcie dużo łapeczek w górę. Skrypcie 12, z dzwoneczkiem. 12, jeśli bardzo lubiliście ten film, nie zapomnijcie, oglądajcie następne filmy na tej stronie i nie zapomnijcie dużo łapeczek w górę. O, wam przypnę serduszko.